W każdym z pięciu skontrolowanych miast na terenie Dolnego Śląska zdarzały się przypadki prowadzenia przez gminy działalności gospodarczej czysto komercyjnej, a więc niezwiązanej z realizacją zadań publicznych, to jest z potrzebami ich mieszkańców. Co więcej, to właśnie mieszkańcy musieli brać na siebie ciężar ewentualnych strat finansowych generowanych przez spółki, w które zaangażowały się gminy. W kontrolowanym okresie na 11 takich spółek 3 poniosły straty przekraczające łącznie 5,5 miliona złotych.